ktoś remontuje. Czy ja mam tyle mocy w rękach? Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylek Beauty. Dzisiaj jestem mega podekscytowana, bo mam dla was zupełnie nową rzecz. Będę robiła dla was open box, taki first look, first view. Fenty Skin. Uwaga, hit. Jak jesteście zaciekawieni, jak to wygląda, czy warto, czy nie warto, jak się tego używa, jakie są konsystencje i zapachy, to ja wam to wszystko powiem, wytłumaczę i wyjaśnię. Już okej, sama sprawdzę. Więc jedziemy. Opakowanie przyszło do mnie w takiej formie. Niby taki, wiecie, au. Niby takie proste, wiecie, białe opakowanie, biały karton. I sobie myślę, dobra, no nothing fancy. Fenty nie może nie być fancy, bo patrzcie na to. Uwaga. Ta-da! Tak jest. Magia się dzieje tutaj. To mnie zaskoczyło. To była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, bo już zrobiłam taki mały sneak peek, otworzyłam sobie. Więc jak widzicie, opakowanie jest naprawdę fajne i bardzo mi się podoba pomysł tego, że jest takie ładne w środku, a nie na zewnątrz. Na zewnątrz po prostu zwykłym takim dostawczym pudełkiem. Zestaw składa się z 4 produktów, więc wydaje mi się, że po prostu będę po kolei wyjmowała każdy produkt i mówiła wam o nim więcej. A więc zacznę od pierwszej rzeczy, którą jest oczyszczenie i demakijaż twarzy w jednym. A więc nazywa się to Total Cleanser. Cleanser. Nie ma tam E. To jest w ogóle hit. Tak jak mówiłam, oczyszcza skórę i zmywa makijaż przy okazji, podobno nawet trwały. A jeżeli chodzi o to, co ma ten żel w środku, to ma w sobie wyciąg z wiśni z Barbados, czyli w ogóle z tych wysp, z których pochodzi Rihanna. Taka ciekawostka. I dodatkowo ma więcej witaminy C niż pomarańcza. I te składniki mają sprawić, że skóra będzie rozjaśniona i pozbawiona przebarwień. Ja tak w ogóle macham tym cleanserem, jakby to była jakaś, nie wiem, różdżka. Jeżeli chodzi o opakowanie, to co zwróciło moją uwagę, oprócz tego pięknego koloru, to, że tutaj na dole to nie jest taka normalna zakrętka, tylko to jakby jest chyba już od razu wyjście tego kremu. Dobra, okej, czyli przekręca się i wtedy to się otwiera. W drugą stronę, jak się przekręca, to się zamyka. Jest to bardzo fajne i bardzo szybkie rozwiązanie. Nie musicie odkręcać, potem gdzieś wam to spada, gdyby to jest mega, mega sprytne. Ja w ogóle lubię Fenty za to, że wymyśla fajne rozwiązania. Uuu, jaki ma ładny kolor różowy. Wow. Świetnie. On pachnie bardzo słodko, tak owocowo. Słodki, owocowy zapach. Wygląda to w ten sposób, ale ja jeszcze tego użyję. Dzisiaj zrobię taką bardziej morning routine, bo jak widzicie, nie mam nic na twarzy, żadnego makijażu, więc po prostu użyję tego właśnie jako takiego zwykłego żelu oczyszczającego. Wycisnę sobie trochę. Nie wiem, ile tego powinnam użyć. Ktoś remontuje! Jeszcze nie wiem, ile tego powinnam użyć, więc na razie sobie dam tyle. Między dłońmi rozprowadziłam i od razu widać, że formuję taką gęstą pianę. I... Okej. Mi to pachnie, słuchajcie, waniliowo w ogóle. Taki słodki, owocowy, ale z wanilią. To jakby takie, nie wiem, waniliowe ciasto nawet. W każdym razie jest taka dosyć gęsta pianka. Okej, bardzo przyjemnie się myje tym twarz. Jest taka mięciutka. Nie wiem, jak to inaczej opisać, że tak się wydaje, taka trochę budyniowa w konsystencji. Okej. Czas to zmyć, wyglądam pięknie. I skóra wygląda w ten sposób. Na pewno czuję się czysta, ale nie sucha. Rzeczywiście, znaczy no dobra, teraz jest jeszcze wilgotna, ale nie czuję żadnego ściągnięcia w tym momencie. Więc to był krok pierwszy i krokiem numer 2 jest ta piękna buteleczka, o której wam już opowiadam. Tylko ją wyjmę, mam nadzieję, że to będzie proste. Oh yeah. Tutaj mamy kolejny produkt wielofunkcyjny. Znowu jest to produkt 2 w 1, żeby zaoszczędzić nasz czas. Dzięki, Rihanna. Tonik i serum w jednym. Więc ja uważam, że to jest hit. W ogóle produkty wielofunkcyjne to jest hit, moim zdaniem. Wygląda on bardzo fajnie i od razu widzę, że konsystencja jest trochę bardziej gęsta niż taki zwykły tonik. Zresztą on się nazywa Fat Water, czyli wiecie, taka jakby tłusta woda, taka gruba woda, więc bardzo mi się podoba ta nazwa, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze odzwierciedla to, co jakby tutaj widzę. I ten produkt zawiera niacynamid. Ja jakby co, to nie jestem taka mądra, tylko sprawdziłam w internecie, że to jest pochodna albo forma witaminy B3, która jest bardzo dobra dla naszej skóry, bo redukuje przebarwienia, więc walczy z przebarwieniami, to jest bardzo dobra rzecz, bo każdy ma jakieś przebarwienia, czy to są od słońca, czy to są od trądziku, na przykład jak ja mam tutaj pięknie moja młodzieńcza skóra. A więc teraz biorę się za testowanie jako krok pielęgnacyjny numer 2. I widzę, że tutaj na górze też jest jakaś nalepka, więc ją zdejmę, bo to może być podobna forma otwierania opakowania jak tam. Jest! Aga detektyw. Patrzcie na to, zdjęłam naklejkę i też mamy to samo otwarcie. Ja uważam, że to jest mega sprytne, bo nigdy wam się nie zgubi, gdzieś tam wam nie spadnie. Super opcja.
otwarte, zamknięte. Wydaje mi się, że to będzie nawet lepsze do nakładania dłońmi niż w ogóle jakimś wacikiem, bo wacik wam wchłonie tego produktu, więc bez sensu. Dłońmi najlepiej to będzie rozprowadzić, bo najmniej produktu stracicie gdzieś tam, więc uwaga. Okej, to jest gęstsze niż się wydawało w buteleczce. Ma konsystencję bardziej serum niż toniku, moim zdaniem. Spójrzcie na to. Dobra, od razu na twarz. Mega to jest fajne. Bardzo mi się to podoba. Tutaj też mam wrażenie, że pachnie waniliowo. Tak jak to była ta sama nuta zapachowa. Dobra, jeszcze trochę. Fat water, give me that fat. Za bardzo się podekscytowałam chyba, ale jest super. Konsystencja jest mega fajna, bo rzeczywiście tonik i serum w jednym. Hit. Teraz czuję, że tego dałam naprawdę dużo. Chyba dałam tylko podwójną porcję, ale moja skóra czuje się cudownie. Chociaż sobie to tak wklepię. W ogóle dawno się tak nie ekscytowałam żadnymi kosmetykami, ale naprawdę sprawiało mi mega przyjemność, po prostu. Opakowanie, to jak oni wymyślają inne rzeczy, inne sposoby, plus właśnie taka wielozadaniowość i to, że te kosmetyki rzeczywiście na skórze czują się dobrze. W sensie to jest coś przyjemnego i fajnego do nakładania. Z tych dwóch produktów na pewno mogę wam powiedzieć, że jestem zadowolona, ale teraz czas przejść w takim razie do kolejnego kroku. To jest trzeci krok pielęgnacji i ostatni, bo jak gdyby jest na dzień i na noc. I to jest to oto pudełeczko, duże. Wygląda ono w ten sposób i tutaj się zaczyna robić magia dopiero jak zaczniecie oglądać to pudełko naokoło. Bo z przodu wygląda tak, okej, mamy krem, ale obrócicie sobie na bok i wow, co tutaj się dzieje? Ogólnie tutaj widać, że są wymienne wkłady. To jest też kolejna rzecz, za którą bardzo lubię Fenty, czyli to, że myśli o środowisku. I tutaj mamy opcję typu, mamy taką podstawę i potem do tego się wkłada wkład i jak się wam skończy krem, to nie wyrzucacie całości, nie wyrzucacie tego zbędnego plastiku, tylko wymieniacie sam wkład, a reszta zostaje. Więc jest to moim zdaniem bardzo fajne i odpowiedzialne, jeżeli chodzi o środowisko i mega to popieram, uważam, że to jest super. Z tyłu opakowanie wygląda w ten sposób, a tutaj mamy też opis produktu. Ogólnie jest to krem na dzień, ale też wielofunkcyjny, bo jest połączeniem z filtrem SPF. I mało osób pamięta o tym, że filtrów się powinno używać na co dzień, ale Fenty Skin nas tego uczy. Czyli mamy nawilżenie plus ochronę przed słońcem w jednym i tutaj chyba jest filtr 30, SPF 30 i nazywa się to Hydravisor? Hydravisor, tak się nazywa, bo jestem profesjonalnym lingwistą, jak wiecie, to jest moja tajna moc. A więc otworzę to pudełko. Tutaj piszą też o tym właśnie wymiennym wkładzie. W ogóle bardzo fajne opakowanie też samo w sobie, bo tu jest jakby takie podwójne, tu trzeba otworzyć to i wtedy się nam ukazuje tutaj cały środek, już wam pokazuję. Tak wygląda baza tego. Bardzo ładna. Gruby plastik taki, widać, że mocarny. Tutaj na dole jest takie obrotowe zakończenie, pewnie jest właśnie do wyjmowania bądź wkładania kremu czy coś takiego. I teraz wkład. Tutaj macie od razu napisane, co to jest, żeby nie było jakichś pomyłek. Tutaj też jest instrukcja. No i ta góra jak gdyby się łączy z kolorem tej podstawy, więc spróbujmy to teraz włożyć. No wygląda dosyć intuicyjnie, bo tu jest dziubek i tu jest dziubek i to powinno chyba wejść w to. Wydaje mi się, że to jest super na podróż, dlatego że jak tak jest schowany, to tutaj chyba nie powinno się nic nacisnąć. No, nie naciska się. A teraz jak tutaj wyjmuję, to dopiero wtedy chyba ten krem może działać. Ale ja to zaraz sprawdzę. Super to jest, bo nie dość, że macie opakowanie takie właśnie bardziej przyjazne środowisku, to jeszcze w tym wszystkim jest takie jakby chowanie na podróż, żeby wam się ten krem nie wycisnął. Super. Tutaj w środku już nic nie ma, oprócz takiej jeszcze raz napisanej tej instrukcji właśnie, jak tu się wkłada i wyjmuje. Ale jest to tak intuicyjne, że wydaje mi się, że bez instrukcji też by się każdy zorientował. A jeżeli chodzi o składniki, to słuchajcie, zawiera w sobie ekstrakt z melona Kalahari. I ten melon zawiera w sobie antyoksydanty i witaminy, więc dlatego jest taki dobry dla naszej skóry, ale wcześniej o nim nie słyszałam, więc jak gdyby nie umiem się wypowiedzieć. Natomiast melon Kalahari. I Fenty pisze, że mimo tego, że zawiera w sobie filtr SPF 30, to nie ma flashbacku przy robieniu zdjęć, bo to jest częsty problem, że wiecie, nakładacie sobie filtr, czy tam 30 czy 50 i potem zdjęcie z fleszem i macie białą twarz. To tutaj czegoś nie ma i podobno właśnie ma być na skórze niewidoczny, ma się nie błyszczeć, czyli taki na co dzień do używania. Rzeczywiście, że nie ma nic, co by was miało w tym filtrze denerwować. Tak wiecie, zachęca do używania. A więc sprawdźmy teraz, jak to będzie się czuło na mojej skórze, jak to będzie wyglądać. Pierwsza pompka nic, musi się naładować. O, dobra, wyskoczyło. To ma jakiś... Ja myślałam, że to będzie białe, nie wiedzieć czemu, ale to jest taki delikatnie różowo-fioletowy kolor. Nie wiem, czy to ma nie być taki właśnie lila. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy to prawda? Czy on będzie niewidoczny?
O, ale on pachnie inaczej niż reszta tych produktów. Ale jest fajny. Jest fajny, bo on jest taki... znowu bym chciała powiedzieć tłusty, ale do kremu to nie jest dobre określenie. On jest taki, że czuję, że on jest taki bogaty, o. Ale bardzo szybko się wchłania, już mam go ochotę nałożyć więcej, bo on jest właśnie taki, że jest taki właśnie bogaty, gęsty. Podoba mi się, może nie umiem się wysłowić do końca, ale właśnie mam wrażenie, że jest dużo fajnych rzeczy w nim, że to nie jest taka, wiecie, woda po prostu zabarwiona, tylko on rzeczywiście, że on jest taki odżywczy, można powiedzieć. Nie widać, żeby był biały, nie widać, żeby skóra się, wiecie, świeciła tak jak po dużej ilości filtrów. No, pachnie pięknie. Podejrzewam też, że on się nadaje pod makijaż jak najbardziej, bo jeżeli to jest Fenty Skin, a jest też Fenty Beauty, to na pewno to jakoś wspólnie działa. I teraz to zamykam. I ta 3-stopniowa pielęgnacja dzienna jest skończona, czyli było oczyszczanie twarzy, tonik plus serum, krem nawilżający plus filtr przeciwsłoneczny. W tym opakowaniu jest jeszcze jeden produkt, więc od razu Wam go pokażę też. Zbieram magiczne pudło, została ostatnia rzecz. Jest to krem na noc. Nazywa się on Instant Reset. I tutaj jak się spojrzy na opakowanie z boku, to znowu mamy opcję z wkładem wymiennym. Kolejna rzecz, która dba o środowisko, żeby po prostu nie wyrzucać całego opakowania, tylko wymieniać sam wkład. Super sprytne, brawo Fenty Skin. Tak się prezentuje opakowanie. Ze wszystkich stron, proszę bardzo, tutaj też wygląda na dosyć łatwą instrukcję, bo tutaj się, wiecie, coś otwiera, wkłada, jest klik i już macie krem. I teraz otwieramy. Piękny, bardzo mi się podoba w ogóle ten kolor. Tutaj jest właśnie napisane o tych wkładach wymiennych. Jest taki dosyć płaski, ma napis Fenty Skin i zafoliowany z tej strony. To jest więcej części niż jedna część, bo to się składa z dwóch części. Jedna część to podejrzewam, że jest po prostu dół od tego kremu, a to jest góra. I tutaj już widziałam na Instagramie Fenty Skin, że tu się kryje magia. Obczajcie tylko, niby jakieś tam zwykłe wieczko, można nawet myśleć, że z lusterkiem, ale jak się to otworzy, to mamy tu... Tada! Szpatułkę. To jest moim zdaniem kolejna rzecz, która jest super sprytna, a nie widziałam tego w żadnym innym kremie, bo okej, mamy wkłady wymienne, fajnie, ale to, że szpatułka jest schowana właśnie w takiej fajnej, łatwej formie, to jest super, bo zwykle te szpatułki są po prostu schowane pod wieczkiem, jeszcze na osobnym wieczku i to jakoś się niewygodnie podnosi, wypada bez sensu i za każdym razem musicie zdejmować to kolejne wieczko, a tutaj po prostu ta szpatułka jest ukryta pod pokrywką. Mega fajna opcja. Postaram się to złożyć. Podejrzewam, że też nie powinno z tym być problemu, bo tutaj mamy dół, tutaj mamy górę. Może to o. O, i już, i weszło. Czy to ma kliknąć jeszcze? Coś kliknęło. Trzyma się. Mamy to. Ej, słuchajcie, no i już. Kurczę, coś kliknęło, coś przy... Aha, jeszcze muszę to otworzyć. To otwórzmy to razem. O ile mam tyle mocy w rękach? Czy ja mam tyle mocy w rękach? Uwaga. Oh yeah. Patrzcie, jaki gęsty. Nie wiem, co to za zapach jeszcze, ale ogólnie jest bardzo gęstym kremem. I spróbuję go teraz zamknąć. Zobaczymy, bo to już powinno teraz działać. Chyba to zamknąłem równo. Nie wiem, czy to tak powinno być. Nie wiem, no chyba tu nic skomplikowanego bardziej nie ma. Po prostu się bierze, kręci i zamyka. No w każdym razie, tutaj nadal jest ta szpatułka i on ma w nocy głęboko nawilżać i regenerować skórę. Czyli tak jak typowy właśnie krem na noc, który ma działać silniej niż krem na dzień. W sensie tak silniej regenerująco. I on w sobie też zawiera ten niacynamid, który miał tonik i serum. I on właśnie redukuje przebarwienia i jeszcze zapobiega błyszczeniu się skóry. Więc tak jakby trochę przez noc ten krem pracował nad tym, żeby sebum się mniej wydzielało, co też jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem. I przez to, że to jest jak gdyby rutyna dzienna, no to nie nałożę go na twarz, ale sprawdzę sobie konsystencję, tak wiecie, na ręku. W ogóle pewnie na Instastory na przykład Wam wrzucę jakąś taką wieczorną rutynę, żeby właśnie zobaczyć też, jak ten krem się czuje na twarzy. Nie umiem określić tego zapachu. O! Myślałam, że on będzie bardziej taki lepki, a on jest gęsty, ale tak się, wiecie, nie ciągnie, jest taki delikatny. I zobaczmy, jak on będzie wyglądał w skórze. Okej, jest mocno wydajny, bo dosłownie nałożyłam go tylko na koniuszek palców. Wydaje mi się, że on ma podobną nutę zapachową jak ten żel do oczyszczania i tonik.
To, co widzę na pewno, to też jest bardzo wydajny i nie jest taki ciężki, jakby mi się wydawało, że krem na noc będzie. Jest rzeczywiście taki delikatny, że czuć, że ta skóra jest odżywiona, bo czuję, że pod palcem, że to jest trochę bardziej taki na bazie może olejowej nawet krem, natomiast on nie czuje się ciężki. Ale chciałabym go tak czy siak sprawdzić na twarzy, bo to jest coś zupełnie innego i wiecie, przespać się z nim, jak to się mówi, a w tym kremie to akurat ma sens. Więc ogólnie jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem, jeżeli chodzi o te kosmetyki, nie tylko o to, jak się czują na skórze, ale też właśnie o opakowania, rozwiązania. To jest mega fajne i mega ważne i mam wrażenie, że dużo marek to w ogóle pomija. Więc to jest jak najbardziej na plus. Długiego wpływu na skórę nie jestem w stanie Wam teraz w żaden sposób powiedzieć, ale pierwsze wrażenie jest po prostu hitem. No a dodatkowo te kosmetyki też są wegańskie, nie testowane na zwierzętach i tak dalej, więc całość tych kosmetyków jest po prostu mega fajna i bym szczerze polecała, bo z tego, co na razie przetestowałam, to jest super. Więc mam nadzieję, że taki test, pierwsze wrażenie Open Box się Wam podobał. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to dawajcie znać. I pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Więc do zobaczenia, pa pa, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to kliknijcie sobie w któryś z tych dwóch filmów. Macie do wyboru, do koloru. Tu jest do wyboru, a tu jest do koloru. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to możecie to robić klikając tutaj w małą okrągłą twarz. Dziękuję pięknie.